No dobrze, ale okazuje się, że mamy kolejną sprawę sądową. Rozprawa niech się zacznie. Umarła Sakura. Musimy się dowiedzieć, kto ją zamordował. I po co, i dlaczego, i z jakiego powodu, i w jaki sposób. W ogóle teraz tak się zrobiło, że mamy bardzo puste to pomieszczenie, bo bardzo mało osób zostało, nie? W sumie 6 osób zostało już. XD? Serio? What the fuck? Emotka w dialogu, bo pierwszy raz ona jest. Yes indeed! Yes indeed! Naprawdę on zawsze miał takie emotki w wiadomościach, czy nie? What the fuck? Co to jest za emotka? Ciekawe, jak on te emotki opisywał. Dwukropek, uśmiech, XD. Albo otwarcie nawiasu, coś tam, O, O, zamknięcie nawiasu. What? Don't look at me! Don't be mean! Nie wiem, czy ja byłem aż tak bardzo nieskupiony, albo co, ale mam jakieś takie wrażenie, że jakby nikt nie jest podejrzany? Inna sprawa. To było bardzo dziwaczne, że pierwszy raz tak prześledzimy te wszystkie dowody, jakby nikt nie jest takim najbardziej podejrzaną osobą. Nie wiem, czy ja straciłem umiejętność łapania wniosków, czy to ktoś inny zabił z zewnątrz? A nikt od nas? Może Monokuma się wkurwił? Ale jak, znaczy, potrafi mówić to jedno, ale jak mówi te emotki? W sensie, jak się mówi emotkami? O to mi chodzi. Jak się mówi emotkami, cholera jasna? Nigdy nie próbowałem. Ale pusta winda, ja pierdzielę, jakby normalnie był koronawirus, 302 metry od siebie. Ale jak rozumiem, ustawienia mają takie same, nie? W sensie ustawienie mnie jak wcześniej, tylko po prostu to jest scena, w której po kolei usuwają kolejne postacie, tak? To nie jest tak, że zmieniają swoje ustawienie. Bo mi się wydaje mi się, że cały czas stoją w tych samych miejscach. No właśnie też mi się właśnie wydawało, że to jest trochę takie logiczne, że Monokuma by się pozbył kogoś, tego szpiega, bo prawdę mówiąc to ma sens, nie? Ale z drugiej strony Monokuma mówił, że nie będzie nikogo zabijał na własną rękę, jeżeli nie złamie reguł. On trochę kłamie, więc nie do końca bym mu ufał, ale w gruncie rzeczy, no jakby, no nie złamał jeszcze tej reguły, nie? Znaczy on tam pewnie dużo rzeczy oszukuje, ale no nie wiem. Może się okaże, że to on jest mordercą, będziemy musieli go zabić. Tak jest, jak najbardziej, chcę zapisać. Zarąbałem się w akcji. Byłby przypał, jakbym stracił ten progres. Już Junko ubił, więc Sakura także. No, Junko to, akurat Junko to jest tak, że ona wróci. Czekam, aż ta suka wróci, czekam tylko. Ja tylko czekam, że ona wróci. Let's
begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Now then, where to begin? Czyli co, jak my powiemy, że Monokuma to zrobił, to co, jeżeli Monokuma będzie winny, to siebie zabije i nas wypuści, czy jak? Is one of the people that hated her. Byakuya, Toko, or Hiro? It was one of you. Idiot. I had nothing to do with it. Yeah, I'd never kill someone, no way! I don't want to hear your stupid excuses. Ja mam wrażenie w ogóle, że teraz... Kurde, no ja w ogóle nie doceniam tego... Ja w ogóle nie doceniam tego settingu sal rozpraw. Zawsze Revrax pisze o tych salach rozpraw, a ja kurde zawsze to olewam. Trochę mi głupio za to, że nie potrafię docenić tego, że ta sala się za każdym razem zmienia i że to zawsze jakiś inny motyw. I jakoś mi się to nigdy nie klei. Nie wiem, czy to zawsze ma jakieś powiązanie ze sprawą, czy coś? Bo ja nigdy nie zauważyłem. One of you killed Sakura. And what reason do you have for saying that? Because you all had a motive. You hated her. Is that it? That doesn't make any sense. That's the only reason you have for accusing us? That's low. That's about as low as you can get. It was one of you. One of you killed Sakura. Jak to mi się robiło pauzę? Spacją, dobra. Chcę przypomnieć, bo już zapomniałem, na czym to polega. You hated her. You hated her. That doesn't make any sense. That's the only reason you have for accusing us? No, it's wrong. No, it's wrong. Another reason you suspect them is because Sakura wanted to meet with them, right? Yeah, and that was right before she died. So there's no doubt about it. One of those three killed her. Jak coś służy pomocą, jakbyś miał problem. Mówię, oczywiście, raz, dzięki. Jesteś nieoceniony. Jesteś nieoceniony w tej pomocy. Naprawdę nieoceniony. Dzisiaj jeszcze powinniśmy zrobić przegląd Visual Novel na Steamie, bo widziałem, że się zaczęły jakieś promocje różne, różniste i może warto byłoby się czegoś tutaj dopisać do siebie. There's no way none of you went. At least one of you is lying. Gruby też przegrał? Nie, Gruby nie przegrał. Gruby został wykorzystany przez Celest. Więc akurat jeżeli chodzi o Grubego, to Gruby został wykorzystany. Ale on zresztą zawsze dawał się wykorzystywać. Sakura wanted to meet with all three of them? There's no way that's not suspicious. One of you is absolutely guilty. I don't deny that she wanted to meet with us, but I never went to see her. I didn't either. Yeah, same here. I never saw her. No, that's wrong. Hiro, when we were talking before, you dropped a small... Dokładnie tak było. Gruby zabił Take. What's that got to do with anything? Pieprzy mi się to, że w jednej grze jest postać, która nazywała się Taka i Toka. I Toko. Ja pierdolę. No po prostu kto wpadł na ten pomysł. No, it's... Równie dobrze mogliby się nazywać 1, 2, 3, 4, kurde. To samo Hiro i Hina. What the fuck w ogóle? Co za... Choć grubaca można jeść za dwóch. Where did you get that piece of cake?
That's the only explanation. Well, I mean, yeah, sure, I got it from her, but she gave it to me forever ago. It doesn't have anything to do with what happened to her. When did she give it to you? The last time you saw Sakura was... Dajcie mi chwilę, bo ja muszę podgłosić to, co oni mówią, bo nie słyszę w ogóle, co oni mówią. Yeah, so I must have got it some time before then. Najlepsze, że Celeste to wszystko zrobiła po to, żeby dostać 10 milionów od Monokumy. Czaisz to? Ona akurat wydawała się taka najbardziej bogata i uważa, że ona nie potrzebowała tych 10 milionów, a okazało się, że chce. I got it! I'm not sure about that, Hiro. Hina didn't actually give Sakura the candy till after she left the nurse's office. Crimson, siema, ja cię pamiętam z tego powodu, że za każdym razem pytasz, czy ktoś cię pamięta. Damn it! I mean, what I meant was, Oh, that's right! I did meet up with her in the rec room! You got a problem with that? Why the sudden hostility? Well, we just talked, that's all! I didn't do anything, you gotta believe me! Typowy Hiro i jego argumenty. Musicie mi uwierzyć, to nie byłem ja! You're acting incredibly suspicious! More hostility. It's not just normal hostility! You're the real culprit! I even have proof! Huh? Proof? What are you talking about? I'm talking about her shining message! A, chodzi, że o tym magazynie, tak? Toko in her own blood, right? It was her dying message. Just like what you guys were talking about with Sayaka. That's true. I saw it for myself. See? See? Toko did it. What are you saying? No way. I didn't do it. You just don't know when you're beat, do you? Hiro, hold on. When did you see that dying message of hers? Huh? Well, when we found Ogre's body. Duh. But if you recall, Hina was very adamant about keeping you away from the scene of the crime. So it's hard to believe that's when you actually saw the message for yourself. Hiro, co ty odpierdalasz? Co ty zabiłeś? What the fuck? I got it! Kyoko, you found the magazine on the magazine shelf, right? Właśnie, jeżeli chodzi o to, kto jest dla mnie najbardziej podejrzany, no to wszyscy próbują teraz znowu powiedzieć, że Hiro jest winny, ale ja powiem szczerze, że myślę, że tu jest ta sprawa jest enigmatyczna. Ja ogólnie w moim zmysłem Sherlocka mam wrażenie, że jakby nikt nie zabił jej. Więc chyba, nie wiem, czy to może Junko, czy coś, nie wiem, czy ona rzeczywiście się pojawi w tej grze jeszcze raz. Ta Junko też mi się wydawało, że tak enigmatycznie umarła, więc... Też mi się wydaje, że jest trochę podejrzana. Wydaje mi się, jakby ktoś z zewnątrz zabił. Ale ja za bardzo ufam Hiro. On mi się wydaje, że on jest taki właśnie... Słodki chłopaczek, który nic złego nie zrobi. I can tell you exactly when I found the dying message. When Ogre's body was discovered. And I can tell you when I found the dying message. It was only after the investigation had begun. I found the magazine tucked away on the magazine shelf. When I pulled it out, I saw her final words. What's your problem? What I said makes total sense! I can tell you exactly when I found the dying message.
ogre's body was discovered. Wydaje mi się, że muszę pochłonąć. Że muszę pochłonąć jeden z tych rzeczy. Tak, to muszę pochłonąć. I muszę poczekać teraz, aż dojdziemy do punktu, w którym on będzie znowu mówił, że to wtedy, kiedy poznaliśmy te, odkryliśmy to ciało ogra. Kiedy mam pomysł, że muszę absorbować ten strzał, ten argument, to mam wrażenie, że strasznie ciężko to wychwycić. Tak jest. No, that's wrong. Kontrol przyspieszy ich gadanie. Ej, ja lubię słuchać, wiesz? Żeby nic mi nie uciekło. That's where Kyoko found it. After we'd begun the investigation. And you weren't at the murder scene. So there's no way you could have seen it then. Tell us the truth, Hiro. When did you see the message? Kiedy ją zabił. Focusing on the wrong part. Why does it matter when I saw it? All you gotta do is read the Vienna sausage Ogre left us, and we know who the killer is. Toko. Co? On wie, jaki to jest sos? I don't even know where to begin with that one. He's just trying to confuse us. Actually, can we even be sure Sakura wrote that message in the first place? Yeah? I think we can all agree Ogre wrote that message. 100%! Without a doubt, she wrote it! And this is me talking, so you know it's true! No nie! Show me the proof! I'm at least 30% right! The occult is bullcrap! Give it a rest! I'm at least 30% right! The occult is bullcrap! The end is nigh! Jak się przeładowywało? A, spacją. I'm at least 30% right! The occult is bullcrap! Give it a rest! I'm at least 30% right! The occult is bullcrap! Show me the proof! This should prove it! Ej, dobrze nam poszło, nie? Jakby się... dobrze, nie? Jakoś wbiłem się w tempo dobrze. The message was almost certainly written using a finger, but both of her hands were completely free of blood. Say what? Then who did write it? Hiro could very well have written it himself. Może okazuje się, że ten, że jeżeli nie gram 8 godzin z rzędu, to nawet mi ta minigierka dobrze idzie. Yeah, that's exactly what happened. Ah! He admits it! I figured as much. But why would you write something like that? Because I killed her! Co za gościu? Let me explain what happened. What the fuck? I got Ogre's note, and so I headed to the rec room right before noon, just like it said. To za debil. You just did exactly as the note asked. What a fool. And when I got there... To już wiadomo, że on jej nie zabił. Ja pierdolę. No co za skret. Kurwa, co za idiota. No i moja, to jest, Hiro jest moją ulubioną postacią w tej gry. No masakra. Co za sabotażysta. Ja pierdolę. And that's all she said. After that, we just stood around in awkward silence. Suddenly, I heard her mutter something.
Co ona popełniła samobójstwo? Ej, ona ma popełniła samobójstwo. Tak, ona pewnie popełniła samobójstwo. O, mamy to. Co? Co za debil? Może jednak nie popełniła samobójstwa. I hit her from behind. What the fuck? She had any idea what was happening. So the tubek. She just went limp. I didn't see her move again after that. To co ona mówiła i w taki sposób, jak ona to powiedziała, to miałem takie wrażenie, znaczy ten tekst tak sugerował, że ona tak dzisiaj wszystko to skończy. Dzisiaj to wszystko zakończy. To miała takie wrażenie, że ona jakby poddała się i że chce zginąć po prostu. Ale chyba nie, chyba jednak za szybko poszedłem z tym wnioskiem, bo później się okazało, że jebną ją, kurwa, czymś w łeb z tyłu, to trochę sugeruje, że rzeczywiście. Ale trochę śmierdzi ta sprawa, wydaje mi się, że może coś się zdarzyć, że może nie ona nie popełniła samobójstwa, ale może. What are you talking about? What else could there be? Znaczy wątpię, że ona zginęła od uderzenia takim gównem małym, nie? Ale... Ale okej, ta sprawa nie jest taka prosta. Ale trochę mi zaczęło śmierdzić, że popełniła samobójstwo, rzeczywiście. I trochę by to potwierdziło to, że chciałem, żeby wszyscy przeżyli. Więc może tak dużo bohaterów nie umrze od razu. That's true. Everything you just said. It doesn't explain why the magazine was hidden. Że Hiro ją przypadkiem dobił. To jest chyba jedyna opcja. By the time the body was discovered, the magazine had been picked up and put on the shelf. Jeżeli by się okazało, że ona popełniła samobójstwo, to by potwierdzało, że w następnej sprawie umrze jeszcze tylko jedna osoba. I wtedy zostanie 5 na koniec na 6 rozdział? Nie. Chyba się myliłem z tym, że 5 osób przeżyje do końca. Really? Chyba przesadziłem, chyba mniej przeżyje ich. He's gotta be lying! I don't see any reason he would lie now, after already confessing to the crime. Ale powiem, że zostało tylu bohaterów już, że mam wrażenie, że nikt z nich nie umrze już. Jakieś takie mam wrażenie, że zostali sami główni bohaterowie. Znaczy naprawdę główni bohaterowie. In other words, at least one other person was in the rec room both before and after the incident. I don't think there's any question about that. Myślę, że przesadzałeś. No, mi się wydaje, że to jest możliwe, że trochę przesadziłem, no. Ale zostało dużo bohaterów, którzy są bardzo... Toko? It had to be Toko, right? Who else would want to hide the magazine other than the person whose name was written on it? Is he right, Toko? Did you really go to the rec room? Why would I have... Wait, but more important! That doesn't even matter! We already know who did it, right? Hero just admitted it!